Witam was, jak sądzę, w 22 odcinku z gry Ether. Jak widać, mamy rozwiązanych już prawie wszystkie zagadki. Została nam jeszcze jedna. No to do dzieła. Czyli... Tak. Kościół. Idziemy. Can we have a go on the rope swing? Przy okazji zabierzemy ostatnią kokardkę. Także gra już tuż. Da się przeskoczyć? Nie da. I guess this is it. The final step. Your step. What lies on the other side is for you now, and for you alone. I'll be watching, guiding. You're ready for this, and this is difficult for me to say, but I'm so proud of who you've become. No, I'm so proud of who you are. No i jesteśmy. Ładnie nam się... Lampka teraz przybrała wozdupki kokardki. Czyli wiemy, że już wszystkie zebraliśmy. Może schowam ją na razie. Kubki. Nie wiem. Zobaczymy. Coś tu mamy gdzieś. Tu leży jakaś kartka. Myślę, że mamy już wszystkie cztery dzwony. Zaraz to sprawdzimy. O! Mamy fortepian. Tak, nuty położyliśmy. Teraz otwórzmy. Dobrze, już wiemy, do czego ma się przydać klucz do regulacji. Chodź, idziemy. Choć wygląda jak klucz do kół, ale to tak właśnie wyglądają te klucze, podobnie. Tylko gdzie to mamy kliknąć? Co, nie chce się naprawić? A, naprawia się. Jest ok. Znieśmy klucz najpierw. Tu mamy literki. Oznaczenie nut. Ja się na tym za bardzo nie znam, ale... Raczej jest od najniższej do najwyższej i potem do najniższej. Można wziąć? Można. Dobrze. Czyli prawdopodobnie wiemy, do czego nam te dzwony. Sprawdźmy. Tak właśnie mi się wydaje, że dobrze. Tu jest najniższa i tak wzrasta. Więc teraz przyjrzyjmy się, czyli pierwszy dwa razy, drugi raz, trzeci, czwarty, trzeci, drugi, pierwszy. Tak mi się wydaje. Raz, dwa, moje drewniane ucho. Moje drewniane ucho jednak się okazało nie najgorsze. I mamy projektor. Tym razem się nie pożegnamy, bo mamy jeszcze parę rzeczy do zrobienia, a filmik się ledwo zaczął.
sight. Postcards out on the table and everything in its right place. Jim has decided to stay for a while longer, and today's session is about to get underway. I think on a personal level, Thomas will benefit greatly from this. He seems captivated by the melody of the music box in a way that I've not seen in him before. Here we go. Jak pamiętacie, brakuje nam ostatniego czerwonego kółka do szafy pancernej, którą mamy tam w tym swoim laboratorium. A te wszystkie... Może przejdę ten kawałek, jak już tu jestem. W każdym razie te wszystkie te kółka przeważnie były w tych ukrytych pomieszczeniach, które tutaj zaraz przypomnę. Skoro już tutaj dotarłem, to chwilka. W tych ukrytych pomieszczeniach z tym oto kamieniem, które żeśmy odrestaurowywali za pomocą naszej lampy. Brakuje nam ostatniego, piątego. I sądzę, że musi być albo na przystani, albo w kopalni, chociaż raczej na przystani gdzieś, bo mieliśmy na każdej lokacji przynajmniej po jednym, na jednej nawet dwa, więc myślę, że tam. Po drugie, właściwie wszystko już chyba zwiedziliśmy. No. A tam, właśnie w tamtej lokacji, czyli tu, pozostają nam dwie rzeczy. Ale nie wiem, dlaczego mnie tam nie przekierowało. Tu chcę. Właśnie. Albo ten płot, który był tam zamknięty. Tam. Zresztą to mi się wydaje mało prawdopodobne, to być może się otwiera, albo w ogóle nawet, jeżeli się otwiera, to na koniec gry. A nie byłem jeszcze tutaj. To znaczy nie obszedłem dokładnie tego miejsca z tą łodzią. Nie tyle co tu. Ciekawe, czy można zejść. Można, o właśnie. Tu nie byłem. Przynajmniej dokładnie to tu nie byłem. A, tu już dalej nie da rady. Tu się już utopię. O, coś widzę. Ale ukryli. No i tak. Zostanie nam ostatnia sekretarka, chyba. Tak, nigdzie nie widać, tylko ta jedna. Okej. Okay. Hello. Music gra. It's me. Jim. Oh, it's so good to hear your voice. How are you? I'm fine. Fine, but worried. You don't need to be worried about us, love. How is Dad doing? It's just getting harder, Jim. Mom? I wish I could do more, but I can't. I don't think he even recognizes me anymore. Oh, Mom. I... Okej. Okay. I teraz możemy sobie... napisać ostatnią stronę pamiętnika, a tutaj widać, że jest jako dwójka. Dla nas ostatnia. No ty zaniosę. Nie chcą. Gdzie je tu położyć? Nie ma gdzie? Tu. Sprawdzimy jeszcze? Nie. To już chyba wszystko. Mamy kółko. No to wracajmy. I do naszej szafy. A nie tu.
Ale kolejność kółek chyba mamy w miarę dobrą. Do szafy pancernej. Teraz pozostaje nam tylko kwestia szyfru. Myślę, że musimy spróbować. O, 20 zadań rozwiązanych. Niestety tam to jedno zadanie niekompletne. Niestety nie wiem, jak to zrobić. Niestety dwa razy, niestety trzy razy, niestety. Bo jest niestety. Ale w tym ostatnim, w tym liście, co próbowaliśmy się dostać. Okay. How about this one? Do sejfu w szkole. Tam było napisane, że mamy tam wrócić. Tak mi się wydaje właśnie. Schowajmy to na razie. Tyle, że dokładnie nie wiadomo po co, ale może coś się zmienia. Teraz tu, czy co? No nic się nie zmienia. Lampa. Zobaczmy. Mamy jakąś żarówkę. Mamy. Podświetla nam te te słupki w wodzie. Spróbujmy z lampą tą, z tą żarówką ultrafioletową, na ultrafiolet. Gdzie ja to ją muszę odłożyć? Może być tu. A ją zostawiłem niestety. Niestety zostawiłem ją. Którędy będzie najszybciej? Tędy czy tędy? Tędy. Zostawiłem ją tam w dziale eksportu. Jestem ciekawy, co w tej szafie jest. Można było też do tego zakładu przemysłowego skoczyć od arseniku, ale to chyba będzie szybciej. Tam też zostawiłem przy tej tablicy rozdzielczej, czy jakiej tam. O, jest. A, znika. A jak już tu jestem, to sobie może zabiorę to jeszcze na regał. Musi mieć gdzieś jakieś puste miejsce, skoro wziąłem te kółka, no, ale nie widzę. Niemożliwe. Wziąłem. A, jedno wziąłem. To za bardzo nie mam na co wymienić jednak. 5, 5, 5, 5, 5, tu jest, jednak było wolne miejsce. Weźmiemy teraz to, no i biegusiem, zobaczmy, co to nam przyniesie. Ale myślę, że będzie ok, bo dosyć dokładnie przeszliśmy całą grę. Zaraz się okaże.
No i? A, jest. Pozwólcie, że sobie zapiszę. Dobra, mam. Tu zostajemy? A właściwie. No i teraz rozszyfrujmy. Teraz możemy wejść tu i tu już. Ale to jak widzę w następnym odcinku, natomiast z szafą poradzimy sobie, no oczywiście źle poszedłem. Tu. I tam było 25.03.14. Four. Jest. O, jak widzę, okazało się, że jest jeszcze jedna, 10. figurka. A muszę wam powiedzieć, że czytałem, że jest 9. No to jakaś pomyłeczka. No to mamy 10. Andrew was the oldest brother and the most mischievous by far. Rob usually did whatever he was told, and Harry was too young to argue back. Did you ever hear the story of the Knocker? Andrew asked in a sinister tone. The Knocker? His brothers replied, looking at Andrew skeptically. Yes, it lives in the mine past the dock. Legend has it that an old man went into the mine once looking for his dog, and some strange crystal in there changed him. Changed him into what? Rob inquired, already far too interested for his own good. Andrew's face grew wide and animated. No one knows, because everyone who sees him dies. But apparently, he knocks on the wall with a massive stick, and if you hear it, it means he'll get you. Then what happens? Asked Rob nervously. He eats your skin and leaves nothing but your bones, Andrew said with a sinister tone in his voice. That's rubbish, said Rob, sounding a little unsure of himself. Dad works in the mine every day, and he's never said nothing. Oh, no? Asked Andrew. Why don't we go see for ourselves, then? If you're so sure. 'Cause we'll get grounded. Mom said we're not allowed at the docks, even when it's daylight. No, you're not allowed at the docks. I'm the oldest, and I'm saying it's okay. We just won't tell anyone. I don't know, Andy, said Rob. Well, I do. Get your coats. We're going now. At this time in the evening, all but a few shops in the village were closed for the day. Andrew and his two very worried-looking brothers had made their way past all the other houses and were about to cross the village and head down to the dock. Only one thing stood in their way. Mr. Jefferson, the innkeeper. He was sweeping up for the night. The whole town knew how much pride he took in his work. He might be there for a while. It's no good. We'll have to go home, said Rob, glad the adventure was over. Rubbish, barked Andrew. Let's just wait. It's either that or we're going a long way round by the river. Myślę, że nie będziemy słuchać do końca. Rob sighed. Chyba on mówi całą tą książkę, co żeśmy znaleźli. Tutaj widzę, brakuje nam jeszcze zdjęć, a to myślę, że to znajdziemy w tych ukrytych pomieszczeniach. Sprawdźmy jeszcze magnetofony i na tym się... No właśnie. Możemy wszystkie naraz. No to ja się z wami żegnam do następnego odcinka, który będzie pewnie ostatnim. Szkoda, ale z drugiej strony dobrze, bo może uda mi się projekt doprowadzić do końca. No to na razie. Cześć.
boys. Is that what you think? I don't want to talk about it anymore. She was here. That matters to me. Please. Take this and tell me if you see the world. Go away. Leave me alone. There was an old mining entrance that hadn't been used for many years. And part of